Cześć, witajcie moi drodzy, zapraszam was do kolejnego unboxinga Magicka, tym razem bundle z najnowszego dodatku Duskmourne House of Horror. Oczywiście bundle jest całkowicie nowy, nieotworzony, dopiero co go otrzymałem. Z tyłu cała zawartość. No i co? No i przechodzimy, zobaczymy co tutaj w takim razie Wizardzi nam przygotowali tym razem. Zrywamy plombę. I pierwsze co szukamy, karteluszki. O ile. O, karteluszka jest na samym przedzie. Dobra, pudło można już odstawić na bok. Co tutaj mamy na karteluszce? Tutaj mamy jakieś dwie dziewczynki, a z tyłu jakiegoś upiora za nimi. Natomiast z tyłu mamy. Z tyłu mamy ten telewizor taki. I tutaj widzę jakieś te przyrządy. Pewnie do kontaktu z duchami. I jakiś misio. Duskmourne House of Horror. Face your fears. All of them. No dobra, dobra. Karteluszka spoko. Pudełko prezentuje się tak. Czyli tak jak bundle. Takie sobie to pudełko. Oczywiście. No nie wrócimy już do tego. Ojejku, jejku. Co? Pierw kostka. Ale paskudna kostka. Pierwszy raz widzę tak brzydką kostkę. Masakra. W ogóle kolory nie jest źle dobrane. Wygląda jak żygi jakieś. Fuj. Paskudna kostka. Masakra. Mam jeszcze to tylko taki... na zaś powiem, że mam zamówiony jeszcze kolekcjonerski bundle, który tam przyjdzie, nie wiem ile, za miesiąc chyba, w listopadzie czy coś takiego. To mam nadzieję, że tam kostka będzie lepsza, bo to jest najbardziej paskudna kostka, jaką widziałem. W ogóle nie lubię tych kostek z tymi takimi pomazianymi, te takie maziaje, jak tutaj są, nie wiem nawet jak to nazwać, ale ta to jest jeszcze w ogóle w jakimś paskudnym kolorze, no masakra. Fiolet z jakimś, nie wiem co to jest, w ogóle wygląda jak mówię, jak żygi, jakby obrzygana była ta kostka. Ble. Dobra, tokeny, właściwie przekładki, tutaj nie tokeny, tylko te konterki. No ta przekładka nawet spoko, a druga, druga taka sobie, dobra, przekładki jak przekładki. Dobra, dwie gówno karteluszki. Znaczy na razie jedna, druga gdzieś tutaj się wala. Bez tego pudełeczka czarnego to tak lipa jest. Wszystko się przewraca tutaj. Było dobrze, popsuli. A szkoda było dobre tego. No to tak, dwie gówno karteluszki. Pudełko jak pudełko. Proma i landy. Otwórzmy to i przyjrzyjmy się, jakie tutaj mamy landy. No i jaką mamy promę, bo nawet... Nie wiem, nie przyglądałem się na tym, na pudełku. Dobra. Na początku proma, co to jest? Grievous Wound. Aha, dobra, wiem co to jest. Okej, no to promka. Dobra. I następnie mamy landy. Na początku idą foilowane landy, te pełnoobrazkowe. No, wyglądają ciekawie, chociaż znam ludzi, którzy nie trawią takich landów, bo to takie jakieś... Po prostu tylko klimatyczne, ale nie przedstawiają jakby o, na przykład popatrzmy na słompa. Słomp w ogóle nie przedstawia słompa, przedstawia po prostu schody mroczne jakieś. Tutaj okej, okay, jeszcze w Islandzie jest chociaż fontanna. No to dobra, to jeszcze można to jakoś tam podpiąć, ale słomp, to znaczy mi się bardzo podoba, ale kompletnie nie przedstawia, tak samo góry. No góry w ogóle nie przedstawiają, gór, no co to jest, jakiś sarkofag? Forest podobnie. Chyba, że można zaliczyć te rośliny, które tutaj rosną do tego, że przedstawia forest. No to dobre, były 5 foilowanych, teraz będzie 5 foilowanych zwykłych. A nie, więcej będzie zwykłych. Okej. Okay. Ojejku, słomp to jest jakaś w ogóle masakra ten. Ten jeszcze ujdzie. No ten nawet ładne góry. Też kompletnie nie przedstawiają góry, ale nawet ładne. Tutaj jakieś klatki. No dobra, tutaj mamy zalążek na prawdziwego forasta, bo okej, okay, mamy tutaj jakieś drzewa, są drzwi nawet klimatycznie. No dobra, to była jeszcze dziesiątka takich i tutaj będzie kolejne
Niefoilowane i kolejne niefoilowane landy. Dobra, czyli dostajemy dziesiątkę takich i po piątce foilowanych, pięć niefoilowanych landów. Dobra, fullartowych oczywiście. Promkę mamy, paskudną kostkę mamy. O, tak teraz tutaj, dobra, to nam niepotrzebne. Kostka na sam koniec, bo jest paskudna. Promka, landy. No i co? 9 playboosterów. Robimy pauzę i lecimy. Dobra, już są rozpieczętowane. Przesuńmy je gdzieś tu na bok. I lecimy po kolei. Co tutaj się nam trafi? Jakaś strzałka. Oczywiście będę się skupiał tylko na tych co ciekawszych. No i tutaj mamy te całe pokoje, Moldering Jimmy Weight Room, które się odblokowuje. To nawet fajne. Patchwork Beastie. O, no i mamy Hashwood Verge. Bardzo fajne dual landy. Naprawdę spoko te landy są. Przynajmniej tak uważam. No i mamy te dziwne landy, które wchodzą odtapowane, kiedy a player, aha, czyli ja albo przeciwnik, tak to wygląda. Ma 13 lub mniej życia. Aha, jeszcze trafił nam się foilowany Enduring Innocence. I Art Series z podpisem przedstawiający jakieś schody. No dobra, Art Series mi się podoba. Z landa jestem bardzo zadowolony, także bardzo dobrze się zaczęło. A jak będzie dalej, no to się zobaczy. Tutaj mamy jakąś Monkey Toy. Clockwork Percussist, perkusjonist właściwie. Popularne małpki w latach tam 80-tych, 70-tych nawet były te takie zabawki. Co albo waliły w talerze, klaskały, albo waliły w takie bębenki. Ogólnie zabawki takie były najczęściej małpki, ale były też misie. Aha, dobra. Czyli tutaj mamy te dziewczynki Unsettling Twins, które są na tej oczywiście karteluszce. To wygląda ciekawie. Human Clown. Vicious Clown. Spoko, fajnie wygląda. Art fajny, podoba mi się. Brute Spinner, Spider. Piękne oczy. Jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Rozbieżny zes. Leyland of Mutation. Ok. Czerwono-biały land na 13 życia. Antropeda. I te konterki takie. Dobra, tak wygląda drugi. Taki se. Jedziemy z trzeci. Terramorphic Expanse. Aha, to jest art właśnie. Ten z Art Series to jest właśnie art Terramorphica. No i kolejny. Room, pokój, Underwater Tunnel i Slim Aquarium. Split King Doll. Fajnie wygląda. Art spoko. The Jolly Balloon Man. Unstoppable Slasher. To jest ta wersja showcase, czyli on jest jakby właściwie, to nie, co to przedstawia chyba telewizor. Albo jakiś dekoder.
Trudno wiem, trudno powiedzieć, co to jest. Ja nie wiem. Foilowany. Peculiar Lighthouse. Art bardzo ładny. Art bardzo ładny, podoba mi się. Oj, kolejny. Foilowany, tym razem jakaś piła. I Art Series z takim pociesznym pajączkiem. Czwarty. Jakaś strzałka, jakiś pieseł, jakaś morda, jakieś coś, szczur, jakieś babsztyle, jakieś coś i znowu coś. Zielsko. Co to mamy? Walga Wotler, jakiś land. Daje wybrany kolor. Ok. Czerwono-czarny. Landioch. Foilowany. Jakiś duch. I demon. Demon 6-6 z lataniem oraz manifest z tyłu. Ok. Piąty, moi drodzy. Pokój, Ticket Booth i Tunnel of Hate. Pyroklazm przedrukowany, stara karta. Overlord of the Flute Pits, jakiś mitik. Okej. Okay. Jeszcze jedna rarka, Entity Tracker. Zwykły landzioch i foilowany pokój. Aha, i gówno karteluszka. A tutaj mamy foilowany pokój Dazzling Teeter i Prop Room. Ok. No to w sumie landziocha już odłożę do landziochów. Niech sobie tutaj obok leży. Szósty. Ratchet Playmate, zabawka, znowu ten telefon, Mouldering Gym, czyli znowu ten pokój, który już był. To wygląda ciekawie, popatrzcie. Miasma Demon, spoko art, podoba mi się. O, tak samo jak ten. Attack in the Box. To te jestery takie, co wyskakiwały z pudełek. Też spoko, podoba mi się. No i teraz co to będzie? Walgavoth's Onslaught. Okej, okay, jakiś sorcer zielony. Biało-niebieski landzioch. Jakiś koszmar foilowany. I short. Okej. Okay. No i dobra. Mamy wielką trójcę teraz. Trzy boostery zostały, czyli na miejscu trzecim. Co to będzie na miejscu trzecim? Pokój, Grand Entryway i Elegant Rotunda. To jest ciekawe. Jak na Komona. Target creature gains death touch and indestructible. Spoko. Jakby jeszcze dodali tutaj lifelink, to by było już grubo na maksa. Fear of the Dark. Jakiś misio. Patchet plating.
No i co teraz będzie? RIP. Spawn Hunter. Landzioch. Foilowany jakiś Spirit. I ten Art Series. Ciekawy, klimatyczny taki ten Art Series. Podoba mi się. Landzioch to landziochów. Na miejscu drugim, moi drodzy, co to będzie na miejscu drugim? Jakieś oczy. Rekin. Kleryk. Ręka. Trochę przypomina mi te ręce z Elden Ringa, tylko bez zębów. Taśma. Lisek. No i dobra, co teraz będzie? Uwaga, a to jeszcze nie, teraz. Leyline. Słabo. O, jeszcze słompik, słabo. Jakiś Human Soldier foilowany, słabo. I token Insekta z tyłu nic. Dobra, słabo. No i numer jeden, numero uno. Czy się powiedzie coś ciekawego, czy wręcz padnie gówno? Na razie na pierwszym miejscu wpadła strzałka. O, ciekawa morda. Grab the prize. Czarny pokój. Derelict Attic i Widow's Walk. O, Arabella, Abandoned Doll. Fajna, podoba mi się. Haunted Scream. Bottomless Pool i Locker Room. Okej, no i dobra. No i dobra. No i uwaga, co teraz? A nie, jeszcze jeden. Uncommon, no i teraz. Raz, dwa, trzy. Jakiś mitik. Mirror Room i Fractured Realm. Ok. Czerwono-zielony. Jakiś foilowany misio. I taki oto sobie dziad. No i to wszystko. No dobra, moi drodzy. Także tak wyglądał Duskmourne, z czego jestem zadowolony. Na pewno z tego Landa Duala. Ten mityk gdzieś tutaj wyglądał ciekawie. Ten pokój mityczny też sobie zobaczę, co to jest. Później przeczytam Landy. Całkiem fajne. Mnie się podobają. Kilka fajnych hard seriesów. Promka to taka sobie. Karteluszka całkiem ok. Kostka największe gówno z tego dodatku. Paskudztwo. Obrzydliwe. Pokażę to jeszcze raz. Obrzydlistwo. Obrzydlistwo. Paszła wam. Także tyle z mojej strony. No, za jakiś czas spotkamy się z powrotem z Duskmournem, ale tym razem ten taki bundle kolekcjonerski o wyglądzie telewizora. To tyle z mojej strony. Dzięki za oglądnięcie. No i to do następnego. Cześć.